W najbliższy czwartek w Radomiu działalność rozpocznie Miasteczko Zdrowia. Akcja ma na celu udostępnienie wszystkim chętnym bezpłatnych badań i konsultacji. 19 sierpnia w godzinach 10-16 na spotkanie z fizjoterapeutami Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, którzy będą udzielać porad instruktorzy osobom, które doświadczyły pogorszenia stanu zdrowia po przebytej infekcji COVID-19. Osoby te często doświadczają duszności, utraty siły, spadku kondycji braku tchu, ogólnego zmęczenia, osłabienia. W akcję promocji zdrowia zaangażowała się Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Radomski Szpital Specjalistyczny przygotował dwa stoiska. Jedno z nich to fizjoterapeuci z Zakładu Rehabilitacji. Również będą to porady odnośnie zmian zwyrodnieniowych i dysfunkcji narządu ruchu. Zapraszamy wszystkich. Nasi fizjoterapeuci będą udzielać instruktaży, pokażą, wytłumaczą. Będziemy mogli zademonstrować różne techniki oddychania, pozycji relaksacyjnych, pozycji Uspokajający podczas nasilenia duszności. Drugie stanowisko miejskiej placówki zajmie personel oddziału neonatologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, który będzie udzielał porad dotyczących opieki i karmienia noworodków. Będziemy chciały przedstawić wszystkie problemy związane z noworodkiem i z wcześniakiem odnośnie pielęgnacji, karmienia, laktacji. Różne problemy mają też mamy i w tym momencie będą mogły zadawać nam pytania. Będziemy próbować na pytania wszystkie odpowiedzieć, ewentualnie pomóc. Będziemy miały też ulotki, broszurki przygotowane specjalnie dla mam. Położna z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, która jest również międzynarodowym konsultantem laktacji pokaże jak prawidłowo karmić piersią i co zrobić w sytuacjach kryzysowych. Specjalistki ze szpitala na Józefowie nauczą również samobadania piersi. Miasteczko Zdrowia stanie na parkingu przy ulicy Żółkiewskiego 4 w Radomiu. Patronat honorowy nad Miasteczkiem Zdrowia sprawuje Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezydent Miasta Radomia.